Więc pomyślałam sobie, że takie spotkanie integracyjne na naszej ulicy zamknąć, to było w 2018 roku. Fajnie by było, to stało na neutralnym podłożu i to spotkanie, żeby ci ludzie wyszli po prostu na zewnątrz, nie zamykali się w czterech ścianach, żeby tutaj była ta otwartość również międzypokoleniowa, że i młodzi, i dzieci, i te starsze osoby, mieszkańcy, byli mieszkańcy, przyjaciele naszej ulicy, no i z wnukami przyszli, czy tam z prawnukami, ta sekcja zrobiona po częstunku, sekcja zabawowa dla dzieci, dla starszej młodzieży. No i tak się zaczęło w 2018 roku i tak co roku staramy się to jakby ten jedyny dzień w roku powtarzać, przypominać. Te spotkania przy stole służyć mają ku temu, że na przykład sąsiad sąsiadem jest pokłócony, no to ma okazję pojednać się, albo sąsiad sąsiadce może zaproponuje skosić trawę w ogródku, bo jakaś starsza pani no nie domaga i trzeba pomóc, a nie ma odwagi normalnie podejść i zapytać. No to jest ta okazja przy stole. Pan Wiesiu Maciuszczak, który jest od urodzenia mieszkańcem tej ulicy, akurat zbieżność okoliczności, ja jestem teraz właścicielką mieszkania z mężem, gdzie pan Wiesiu Maciuszczak się urodził i mieszkał, tu na samej górze na 10 maja. I on jest głównym szefem wehikułu czasu. On jest, działa w Towarzystwie Ziemi Głogowskiej z panem Zbyszkiem Mazurkiem. Więc on tu archiwizuje, segreguje, kompletuje wszystkie zdjęcia i mieszkańców. No, jego baza wiedzy jest przeogromna. Niech żyje na wieki wieków, jak najdłużej nam, bo ogromnie dużo informacji od niego uzyskamy. Zdjęcia, które są w tej księdze pamiątkowej, już widzimy, ile osób już nie ma, już odeszło, już umarło i po prostu, no tak serce trochę tak smutnieje. Ale to nasze życie takie jest, że nikt nie... A daj Boże, żebyśmy w takim samym gronie się spotkali za rok albo i większym gronie.